Witajcie, chciałabym dzisiaj pokazać Wam, w jaki sposób zrobić taką lilię, zależnie od tego, jaką Wy sobie tam wymarzycie. Są trzy większe płatki i dwa mniejsze. Środek zrobiłam z takiej kuleczki. Powiedzmy, że to jest fantazyjna linia, bo nie wygląda jak prawdziwa. Prawdziwą mamy tutaj, już ze środkiem właściwym, ale to może w innym tutorialu Wam to pokażę. Pokażę Wam troszeczkę prostszą wersję. Lukier plastyczny wałkujemy na taki nie bardzo cienki placek, jak na przykład kartka papieru. Nie musi to być takiej grubości jak na róże, troszeczkę grubsze. Wykrawamy, mam tutaj akurat cały zestaw do wykrawania płatków lilii. Można sobie wybrać, jakiej wielkości chcecie, albo być mniejsze lub większe. Można na przykład 3 mniejsze i 3 większe, lub jak ja w moim przypadku 3 większe i 2 mniejsze płatki. Wam pokażę, w jaki sposób to zrobić. Mamy jeden płatek. Nadziewamy go na drucik rozmiaru 22, biały drucik. Pamiętajmy o tym, że jeżeli nadziewamy na biały płatek, musi być biały drucik, aby nam nie prześwitywał na przykład zielony. To nie jest płatek jakiegoś zielonego czy w innym kolorze. Nadziewamy do połowy. Czy to widać? Do połowy, tak mniej więcej do tej wysokości. Mamy tutaj wyciskacz do lilii, płatków lilii. Że troszeczkę mąki ziemniaczane, by nam się nie poprzyklejało. Układamy, odciskamy. Wyciągamy i uzyskujemy już takie właśnie oto płatek. Tutaj przy końcu troszeczkę ugnieciemy, aby nadać kształt. Na końcu także. Oto płatek. Taki płatek, kilka takich płatków należy pozostawić do wyschnięcia, na przykład na takiej rolce, w takiej pozycji lub w jakiejkolwiek innej pozycji, jaką chcecie uzyskać. Zależy od kształtu, może być na przykład też w takiej pozycji, aby sobie wysechł na 24 godziny, tak mniej więcej. Jeszcze robię takich 6 płatków, zależnie od po prostu moich potrzeb. Nie wiem, co chciałam Wam pokazać, jak to zrobić. A z brązowo, lukier plastyczny robię z brązowego, robimy taką kulkę, środek do tej lilii. Mniej więcej takiej wielkości. Ja w tym przypadku wezmę to, co już zrobione mam wcześniej, ale pokażę Wam, jak zrobić. To jest, nadziałam ten środek na większy, troszeczkę grubszy drucik rozmiaru rozmiar 20, zielony. Utniemy go może. Jest troszeczkę grubszy, więc jest problem, żeby go uciąć nożyczkami. Ja mam tutaj takie wycinaczki. Takie mniej więcej wysokości. Nadziewamy, aby nadziać. Właściwie trzeba troszeczkę go zahaczyć na końcu. By uzyskać, by nam po prostu się osadził dobrze. By się osadziła ta kulka. Coś takiego. Podpalamy to zapalniczką, aby nam w środku to ładnie się skleiło. Wkładamy to do środka i robimy formę na dole, taką jaka nam pasuje. Mniej więcej tak. O, mamy już okrągłą kuleczkę. Tego kuleczkę należy pozostawić do wyschnięcia. Także na 24 godziny minimum. Jak będziemy mieli już wysuszone płatki, a także środek, łączymy je. Ja już tutaj mam wysuszone 6 płatków wcześniej. Najpierw trzeba płatki pomalować. Można zostawić białe, jeżeli ktoś akurat ma taką potrzebę mieć białą lilię. Ja maluję. Użyjemy na przykład do tego ręcznika kuchennego papierowego.
Weźmy na przykład fioletowy kolor do malowania na sucho lub niebieski, zależnie. No na przykład zrobimy fioletowy w tym przypadku. Nie tak jak mam tutaj już zrobione. Będzie nam potrzebny pędzelek. Troszeczkę koloru. I malujemy środek. Tutaj. Tutaj samą górę na fioletowo zrobimy, a dół zrobimy koloru złotego, ponieważ na złoto pomalujemy środek. Nie wiem, czy to widać. Tył także trzeba na fioletowo pomalować. Dobrze, mamy kolor. Tutaj. Teraz złoty. Troszkę złotego. Następny pędzelek. Środek, od środka złoty. Czy to widać? Taki mniej więcej kolor. Uzyskujemy, robimy takich 6 płatków. Tak na szybko Wam pokażę. Złoty. Może ja to pomaluję, a pokażę w kolejnym tutorialu, jak już łączyć te płatki lilii. To zabiera troszeczkę czasu, więc zapraszam do drugiej części.